Partnerem podcastu Myśl na Dziś jest marka Health Labs Care, producent suplementów diety i kosmetyków stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. Kultura diety to taki system przekonań, który ceni szczupłość i odchudzanie jako taki ideał piękna ponad nasze zdrowie czy dobre samopoczucie. Czyli nieważne właśnie, czy ktoś z powodu na przykład diet źle się czuje, po prostu ponad to wszystko jest dążenie do tego akceptowalnego właśnie w społeczeństwie kanonu. No i to jest też takie powiązanie jedzenia i urody i zdrowia z moralnością i często to się wiąże właśnie z poczuciem winy czy takimi wyrzutami sumienia na przykład z powodu zjedzenia czegoś czy nie robienia czegoś, bo właśnie na przykład, nie wiem, noszenie makijażu czy takiego, co jest społecznie wciąż narzucane na kobiety, jako, że one właśnie są kobietami, muszą na przykład mieć zawsze makijaż, muszą mieć określony wygląd i nakładanie na to dodatkowo takiej moralności, czyli takiej odpowiedzialności. No i przykłady są różne, ale na przykład komentarze na temat ciała ogólnie. To mogą być komentarze, które są pozytywne czy negatywne, ale one właśnie zwracają uwagę na to, że na ciało znowu. To rozmowy na przykład o odchudzaniu, czyli takie diet talki, czyli na przykład często w biurach, czy po prostu na imieninach, czy tam na różnych spotkaniach rodzinnych. Mówi się o najnowszej diecie, o tym, na jakich dietach się było, ile się schudło i że o nie, ja tego nie jem na przykład, bo się odchudzam. To wszystko ma swoje takie korzenia w kulturze diet. To tak samo właśnie, to takie ciągłe monitorowanie, czyli taki, to się nazywa fajnie, mikrozarządzanie swoim ciałem, czyli takie właśnie jak jadłospisy czy aplikacje do monitorowania tego, co się je. To wszystko wiąże się z tym, że kultura diety nam wmówiła, że nie możemy zaufać własnemu ciału i musimy używać takich zewnętrznych narzędzi do tego, żeby kontrolować to, co jemy, bo jest przekonanie znowu od kultury diety, że nasze jedzenie musi być związane z samokontrolą i że musimy go kontrolować, bo inaczej kompletnie sobie, że tak powiem, odpuścimy. To jest też gloryfikowanie utraty wagi, która jest na przykład niezależna od przyczyn. Często są osoby, które przechodzą na przykład bardzo poważne zaburzenia odżywiania czy choroby, czy na przykład są zaraz po stracie bliskiej osoby. I gloryfikacja tego właśnie odchudzania niezależnie od przyczyn. No to jest wszystko. To jest bardzo, bardzo dużo przykładów, może to tak naprawdę dać. Mhm. I co jest takie ważne w tym momencie, to to, że kultura diety nie oszczędza nikogo, nie bierze jeńców i działa dla bardzo szczupłej osoby, bo bardzo często im wmawia, że one dalej coś z nimi jest nie tak. No i bardzo też uderza oczywiście w osoby większe, gdzie mówi, że z całym ich ciałem jest coś nie tak w tym momencie i muszą dążyć, całe ich tak naprawdę życie musi być podporządkowane temu, żeby one zmieniły to swoje ciało, które mają w tym momencie. No i to oczywiście stwarza bardzo wiele negatywnych skutków, bo od takich typowych, które mamy na przykład związane z intencjonalnym odchudzaniem i restrykcjami, czyli zafiksowanie na przykład, zaabsorbowanie jedzeniem i ciągłe myślenie na przykład o jedzeniu. Później też na przykład zaburzone jedzenie, które jest takim strefą, która jest przed zaburzeniami odżywiania, czyli coś jest nie tak z naszą relacją na przykład z jedzeniem. Gdzieś tam pojawiają się pewne restrykcje czy deprywacje. Wmawia nam też kultura diety, że jest tylko jeden ideał piękna i wszyscy mają się do niego podporządkować. No i jedno z takich chyba najbardziej boleśniejszych to to, że to jest ogromny biznes. I my, nie wiem jak ty, ale ja na przykład bardzo dużą część swojego życia spędziłam dość, że pieniądze, dość, że energię, to dodatkowo czas na kulturę diety. Po prostu to są ogromne pieniądze, które zostały wydane od książek po właśnie różne suplementy, czy mój czas ogólnie spędzony na tym, że ja myślałam, na przykład moja głowa była zapełniona myślami tego, co ja zjem, czy to się na przykład zmieści w moich kaloriach, czy to jest zdrowe, czy to jest na pewno... Albo na przykład jak zjadłam już coś, co jest z tej zakazanej listy, to później miałam na przykład poczucie winy z tego powodu. To wszystko to jest tak naprawdę tworem takiej kultury diety. No i ma, jak widać, skutki uboczne, negatywne. Nowa myśl na dziś czeka na Ciebie od wtorku do piątku o 7 rano. Pełna rozmowa, z której pochodzi fragment, dostępna jest na Karolina Sobańska Podcast, a link do konkretnego odcinka znajdziesz w opisie. Obserwuj Myśl na Dziś i Karolina Sobańska Podcast na Spotify i iTunes, aby być na bieżąco. Po więcej treści zajrzyj na Instagrama Karolina Sobańska.